Poproszę, żebyście w waszych grupach zastanowili się, jakie mogą być idealne produkty. I każda grupa będzie miała trochę inną rolę. Będziecie się wcielać w różne role. Wasze zadanie będzie polegało na tym, żeby zastanowić się, jakie byłyby dla was idealne produkty. No chyba, że będziecie bankiem. Wtedy będziecie zastanawiać się, jakie byłyby idealne produkty dla waszych klientów. Tak, żeby oni byli z nami mocno związani i chętnie ze wszystkich oferowanych usług korzystali, oczywiście płacąc wam za to. I tak, grupa pierwsza będzie zastanawiała się, wcielała w rolę przedsiębiorcy posiadającego sklep osiedlowy. Jakie produkty, jakie usługi bankowe byłyby dla was najlepsze? Jesteście małym przedsiębiorcą, który ma własny sklep osiedlowy, sklep spożywczy. Grupa druga, bank dla małych przedsiębiorców, takich jak grupa pierwsza, jak właściciele z grupy pierwszej, którzy mają małe sklepy osiedlowe bądź jakieś inne mniejsze przedsiębiorstwa. Jakie produkty moglibyście im zaoferować? Grupa trzecia, firma produkująca rowery, która chcąc konkurować na rynku musi zainwestować i trochę się unowocześnić. Kupić nowe maszyny, nowe technologie, po to, żeby mogła składać nowe, lepsze rowery. Grupa czwarta, bank, który będzie obsługiwał takiej średniej wielkości firmy. Jakie produkty byłyby idealne dla tej grupy waszym zdaniem? No i jak podobić pewne oczekiwania, być może nierealne waszych klientów z możliwościami, tak żebyście na tym zarabiali. Grupa piąta, firma budowlana. Duża firma, która stawia duże osiedla w dużych miastach, sprzedaje, być może część klientów będzie kupowała mieszkania bądź domy na kredyt hipoteczny, o którym pan profesor Belka mówił, ale też wy będziecie potrzebowali pieniędzy, żeby móc kupić działkę, zapłacić za materiały budowlane, opłacić podwykonawców i tak dalej. Grupa szósta, bank zajmujący się takimi dużymi klientami, jak firma budowlana. Grupa siódma, typowa rodzina. Przyjmijmy taki model jeszcze sprzed kilku lat, 2+2, to znaczy, że dwoje rodziców i dwoje dzieci. Z jakich produktów bankowych korzystaliby najchętniej, jakie są im najbardziej potrzebne, jakie byłyby idealne z ich perspektywy, idealny bank dla takiej grupy. Grupa ósma, czyli grupa, która będzie zajmowała się oferowaniem usług bankowych dla klientów indywidualnych. Dla takich niedużych gospodarstw domowych, klienci prywatni, indywidualni, którzy mają różne produkty bankowe. Grupa dziewiąta, wy jako uczniowie, mając 13 lat, możecie podejmować pierwsze zobowiązania o charakterze finansowym. Możecie założyć uproszczoną wersję ROL dedykowanego dla was. No i pytanie, jakie mielibyście oczekiwania? Czego byście oczekiwali? Kto już ma 13 lat? No dobra, ale kto ma 12? Czyli to jest chwila, moment i będziecie długo świętować 13 szczęśliwe urodziny, więc też będziecie mogli pomyśleć o usługach bankowych dla siebie. I dziesiąta grupa, banki, które w swoim portfolio klientów, w swojej grupie klientów też będą obsługiwały takich małych, młodych, stażem uczniów, którzy dopiero wchodzą jako klienci bankowości.